Cześć kochani, zapraszam Was na ulubieńców. Pierwszym kosmetykiem jest Zielone Laboratorium, peeling do ciała, pietruszka i rozmaryn. Ja te kosmetyki z tej firmy dostałam rok temu. Wszyscy subskrybenci magazynu Wegem dostawali właśnie ten peeling i żel pod prysznic. Podoba mi się w tym peelingu, że on jest taki mocno ścierający. Bardzo fajnie, intensywnie pachnie i zostawia taką skórę nawilżoną, że nie trzeba po nim używać balsamu. Zawiera właśnie olej ze słodkich migdałów i słonecznika. Jedyny minus jest to, że te odrobinki ścierające jakby szybko się zużywają, więc no krótko, mocno ściera tą skórę, ale wystarczy, jest fajnie nawilżona i fajno zostawią skórę ten peeling, więc polecam. Kolejny to jest maseczka do twarzy na bazie zielonej glinki. Tutaj możecie zobaczyć sobie nazwę tej firmy. To oczywiście można kupić zieloną glinkę w proszku i samemu sobie zrobić taką maseczkę, natomiast ja wolę gotową. Tutaj mamy aż 300 gram produktu. Nie powiem Wam ceny, chyba około 30 zł, więc też niedrogo. Natomiast starczy na bardzo długo, bo to jest dosyć duża tubka. I jest w postaci właśnie takiej zielonej pasty na bazie zielonej glinki, więc fajnie się sprawdza, koi ewentualne stany zapalne, delikatnie oczyszcza tą cerę, natomiast trzeba zwilżać, mieć zwilżoną, jak się nakłada zwilżoną cerę wodą, ponieważ ona jakby wysycha już na twarzy, to bardzo ją ściąga, troszeczkę ją wysusza, więc na to trzeba uważać. Kolejny to jest emulsja do higieny intymnej z Organic. Organic jest polską firmą, natomiast ma trochę kosztowne te kosmetyki, a składy nie są za fajne, mimo że się właśnie mianują jako kosmetyki naturalne. Natomiast w tej serii Bloom Essence tu jest wymienione, jakichś składników nie ma chemicznych w swoim składzie, więc ten żel jest dosyć fajny. Skusiłam się na przyjemny zapach i bardzo fajny wygląd tego kosmetyku. Jak możecie zobaczyć, to jest takie różane złoto, więc pod tym względem zapachu i wyglądu jest bardzo fajny, fajnie się go użytkuje, a kosztował też około 26 zł, więc niewiele, ponieważ żele naturalne do higieny intymnej też kosztują w tych granicach, więc można się skusić i bardzo fajny. Tutaj mam z Rossmana puder do stóp, świetnie się sprawdza, już dawno, szkoda, że dawno, dawniej, wcześniej nie znalazłam tego produktu, ponieważ, no wiadomo, zawiera w swoim składzie talk, ale świetnie się sprawdza, ma taki intensywny, mietowy zapach, zimą, czy jak unosimy jakieś zakryte buty, naprawdę pomaga przy potliwości stóp, więc polecam, nie jest drogi, wydajny, mamy tu aż 100 gram. Jest naprawdę dobry. Tutaj mam olejek do twarzy. To jest moje kolejne już opakowanie. Olejek z tej firmy. Wcześniej miałam inną wersję. Tutaj mam do cery wrażliwej. To jest, tutaj macie nazwę Ikarow. I to jest taka malutka buteleczka, ale jest go aż 30 ml. Ja stosuję go tylko na noc, do twarzy. Jedynie co, to jest niewygodny tutaj ten dozownik. Ale naprawdę bardzo fajny olejek, fajnie natłuszcza tą cerę. Nie jest tak bardzo mocno tłusty, jak stosowałam olejek arganowy, to rzeczywiście można widać różnicę między nim a jakimś zwykłym olejkiem, który stosujemy do twarzy. Fajnie koi tą cerę, natłuszcza, więc jestem zadowolona z tych olejków. Tutaj mam puder brązujący z Zao. I to jest wkład do pudru brązującego, natomiast on kosztował około 44 zł, natomiast razem z opakowaniem ten puder kosztuje dwa razy więcej, więc ja kupiłam sobie tylko wkład. Natomiast jest fajnie zapakowany, nie trzeba naprawdę tutaj inwestować w opakowanie, bo on tutaj jest na magnesie, więc nic tutaj nam tutaj nie lata i tak wygląda sam puder. Jest go aż 14 gram, więc naprawdę dosyć sporo.
czy 18, nie, 18 gram, więc naprawdę jest duża pojemność, jak na taki kosmetyk. Jest lekko połyskujący, bardzo dobrze napigmentowany, więc trzeba z tym uważać, ale fajnie się rozciera, czy po prostu trzeba się przyzwyczaić do jego stosowania, bo jest napigmentowany. Troszkę tutaj kolorem, tak do końca nie podpasował mi ten kolor, ale tam jest wybór kolorystyczny, więc na pewno można sobie coś innego upatrzeć. Ja mam tutaj numer 341, jeszcze jest tak, był zapakowany w taki woreczek, więc naprawdę polecam. Jak widzicie, tutaj są na magnes i można go sobie fajnie tutaj właśnie, o, nie mogę trafić ten magnes, o, i nic tutaj nam, te opakowanie nie lata, więc nie trzeba inwestować właśnie w opakowanie. Tutaj mam rozświetlacz z Lavery, bardzo fajnie się sprawdza. Ja mam tutaj numer 02 Shining Pearl, to jest nowość. On jest, to jest rozświetlacz w kremie. Ja nie za bardzo przepadam za rozświetlaczami w kremie, no ale jeszcze nie znalazłam naturalnego rozświetlacza w pudrze. Ale świetnie się sprawdza, ja nakładam go palcami, ładnie tutaj rozświetla kości policzkowe i pod łukiem brwiowym. I tutaj możecie, mam tutaj nałożony, tutaj jest ten puder brązujący, jak widać on jest taki połyskujący, a tutaj jest, nie wiem czy widać, połyskuje właśnie ten rozświetlacz, więc polecam, jak ktoś szuka naturalnego rozświetlacza. I tutaj dwa buble. Pierwszy to jest pędzel z Everyday Minerals. Ja już ten puder, ten pędzel mam dosyć długo, na pewno z 2 lata jak mniej więcej. Na początku świetnie się sprawdzał, był bardzo fajny, jest nadal mięciutki, wszystko jest fajnie. Ja go kupiłam na Allegro, więc no myślałam, że na pewno kupuję oryginalny pędzel. Dajcie znać, czy jeżeli wiecie, że macie oryginalny pędzel, czy Wam się też takie coś dzieje, jak strasznie zaczęły mi wypadać z niego włoski, ale to naprawdę cały czas można z niego wyciągać te włoski bez przerwy i to już trwa od, nie wiem, chyba roku. Czekam, aż po prostu wszystkie te włoski z niego wypadną. Teraz to nie możecie zauważyć, ale bez przerwy to się dzieje, więc naprawdę nie polecam. Mam jeszcze pędzle z Eco Tools, nic się z nimi nie dzieje, nadal fajnie są mięciutkie, nie wypadają z nich włoski, więc no ten z, mam jeden tylko pędzel z Everyday Minerals, więc nie wiem jak inne, ale z tego to jest flat top i jestem bardzo niezadowolona. Tutaj mam pilniczek z Infinity, to jest z drogerii Natura, to jest pilniczek jednorazowy, naprawdę szybko się stępił, raz czy dwa go użyłam i już jest praktycznie, no idzie do wyrzucenia, tragiczny pilniczek szklany, nie był drogi, no ale kupujemy po prostu jednorazówkę. Ja kiedyś kupiłam pędzel, pilniczek szklany z Logony. Po prostu idealny pilniczek, cały czas mam kawałek tego pilniczka, dlatego że mi spadł, rozbił się, no i niestety został mi chyba tylko taki kawałek, ale nadal jakbym chciała, to cały czas fajnie piłuje paznokcie, w ogóle się nie tępi ten pilniczek. No jest dosyć drogi, bo kosztuje około 30 zł, ale jak cały czas trafiam na nie za fajne pilniczki szklane, więc może skuszę się znowu na tamten. Dobra, to byli wszyscy moi ulubieńcy, dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!